po raz siódmy zarząd miasta wystosował uchwałę pod obrady Rady Miasta dotyczącą zaciągnięcia kredytu na 5 milionów złotych. Za każdym razem radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzali się na kolejne zadłużanie miasta. Burmistrz zaznaczał, że te pieniądze są niezbędne do spłaty kredytu krótkoterminowego. Ja proszę Radę po prostu, żeby ten kredyt przeszedł, bo to nie jest mój kredyt, to jest kredyt dla miasta Dębicy. Nie hamujmy rozwoju miasta Dębicy. Ja go wpisałem w budżet, kiedy był uchwalany budżet na 2020 rok i chcę go, i jest to, dzisiaj jest ostatnia szansa. Myślę, że już nie będę robił żadnej sesji nadzwyczajnej, bo już nawet nie ma kiedy. Jest prośba, będę prosił o zagłosowanie za kredytem. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji, na której miała być głosowana uchwała o zaciągnięciu kredytu, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula mówił tak. Nasze stanowisko jest niezmienne. 5 milionów kredytu to jest za dużo i wcale takich środków panu burmistrzowi nie trzeba. Myślę, że będziemy mieli tutaj jakąś propozycję w czasie obrad, ale to zobaczymy jeszcze, jak dyskusja będzie się toczyła, bo będziemy oczekiwać pewnych informacji od pana burmistrza w tym względzie. Po wysłuchaniu opinii burmistrza Mariusza Szewczyka i skarbnika miasta Anny Puzio, radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, że zamiast 5 milionów kredytu udzielą zgody na 1 700 000 złotych. Propozycja klubu PiS została przegłosowana przez 12 radnych. Przeciw obniżonej wartości kredytu było 8 radnych. Jedna wstrzymała się od głosu. Burmistrz Mariusz Szewczyk uważa, że ta kwota nie pokryje wszystkich zobowiązań miasta.